Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my, Szanowni Państwo, dziś porozmawiamy o takim e, przypadku, że cała Polska walczy z powodzią e, i ludzie wpłacają pieniądze na powodzie. A co robi PiS? PiS robi e, na przykład materiał, w którym e, pokazuje, jak walczył e, o to, żeby były profilaktyki. Oczywiście to, szanowni państwo, jest manipulacja, dlatego że zarządów PiSu zmniejszono drastycznie wydatki na profilaktykę antypowodziową, ale na końcu, szanowni państwo, tych materiałów jest numer konta Partii Prawo i Sprawiedliwość, a nie numer konta dla powodzian. I to jest tak w całości tego, wiecie państwo, nam strasznie zarzucają, że my jesteśmy cyniczni, ale my nie jesteśmy tak cyniczni jak oni. E, musimy tutaj przyznać Jarosławowi Kaczyńskiemu i tej całej bandzie, że bije nas, bo to szanowni państwo, żebyście państwo wiedzieli, nasze wiewiórki mówią, że e, jednym z zarzutów Kamieńskiego-Łąsika e, po prostu wobec Kaczyńskiego, jak nam wy, wyświadczali różne podłości, to mówili, że tak cynicznych ludzi jak my e, nigdy nie spotkali. W zasadzie każda e, działalność wobec nas jest usprawiedliwiona no, no, no bo inaczej nie można, bo zgodnie z prawem nie da się, więc trzeba niezgodnie z prawem. E, natomiast e, to jest tak, że cała Polska walczy tak, z powodzią, ludzie zbierają pieniądze, wysyłają, a PiS szczuje na Donalda Tuska. Takim symbolem, Szanowni Państwo, jest to hejt na człowieka, który je podczas e, e, walki z powodzią i, i to jeszcze Panie zupełnie... Dobrączki. Tak, że nie, że nie żyje bez obrączki, to jeszcze zupę od żony. Kurski może mieć dwie obrączki śmiało, prawda? Na raz może nosić. Tak. Nie, nie, wiecie. Wiecie, wiecie, wiecie państwo, znaczy ja powiem tak, ja Jacka Kurskiego znam. Muszę państwu powiedzieć jedną rzecz. Mam świadka. Jak go poznałem 23-2 lata temu, musiałbym się zastanowić, to człowiekowi, u którego go poznałem, spytałem go po tym, jak on wyszedł. Spytałem się go, po co ci ten H przez ten? I, I muszę Państwu powiedzieć, że nie zmieniłem oceny przez te lata. Uważam, że moje pierwsze wrażenie było bardzo dobre. Tomku, o czym Państwu teraz powiemy? No Powiemy Państwu o chyba drastycznym takim cynizmie, który. To jest, nie wiem, bal na trupach. Oni by bardzo chcieli, żeby udowodnić tego, to co robi na przykład Telewizja Republika. Szanowni Państwo, kiedy pułkownik wywiadu, kiedy pułkownik wywiadu Piotr Roński mówi, że należy Republikę zamknąć, to nie oznacza nic, szanowni Państwo, że on jest jakiś bardzo radykalny. On po prostu doskonale wie, jak wygląda wojna. Informacyjna, wojna tego i to, co robi Republika, łamie wszelkie zasady. E, jak to ująć? E, no, koncesji. O, e, wszelkie zasady koncesji, e, które. Kto, o, jak się przyjmuje koncesję, wiecie Państwo, my sobie możemy być monotematyczni, możemy sobie być subiektywni, ale my nie mamy koncesji, e, bo my prowadzimy sobie wideobloga i to jest. E, to, co my myślimy, etc., ale nawet my nie jesteśmy w taki sposób, nie szczujemy, w jaki sposób w ogóle nie szczujemy. po prostu mówimy, mało tego mówimy o tym, że Jarosław Kaczyński powinien żyć jak najdłużej i ponieść odpowiedzialność karną. Tomek to nawet składał tutaj deklaracje, od których ja go odwodziłem, że pójdzie pierwszy go bronić. Naprawdę, ja, ja naprawdę nie, nie zgadzam tam się z tym, żeby jakieś samosądy były dokonywane na żadnym z nich, na Kaszyńskim, Kamińskim Wąsiku czy, czy, czy resztę tej bandy. Nie, żad... Oni muszą usiąść na ławie oskarżonych. Po prostu normalnie więc, więc a ci po prostu robią tak, żeby, powiem tak, szukają e, jakiegoś desperata, który e, to całe szczęście dla Tusk ma ochronę i to profesjonalną, to nie jest grom grup. E, <grym> Szanowni Państwo, no, Tomek, Tomek to się załamuje, wiecie Państwo, to jest trochę tak. Ja mam, proszę Państwu, wszyscy ci, którzy nas oglądają, to wiedzą, że byłem zawodowym szachistą. I muszę Państwu powiedzieć, że do czasu Gambitu królowej, który został wyemitowany na Netflixie, było trudno znaleźć jakiś film, który by naprawdę nie kaleczył. Gambit królowy, że było jasne, też kaleczy, mimo że ma tam wpisanego Garego Kasparowa jako konsultanta, no to niestety śmiem twierdzić, że Gary nie obejrzał tych filmów, bo jest tam parę rzeczy, które dałoby radę sprostować nawet bez, jakby to powiedzieć, wielkich tych, żeby nie bolało zawodowców. Powiem Państwu także, większość tych, właśnie tego nie mogę zrozumieć, bo to nie jest drogie zatrudnić faceta, który ma poziom mistrza, żeby rzucił okiem na szachownicę i spytał się, czy to ma sens. I jak potem czasem oglądamy jakieś tam partyjki grane w filmach, tego to się łapiemy za głowę. No więc Tomek się tak łapie za głowę, jak widzi pracę ochrony. Więc ja rozumiem Twój ból po prostu. Ja, ja tak się każdego dziesiątego miesiąca wcześniej znosimy te cyrki, wszystkie gdzie Kaczyński był chroniony, naprawdę taką ilością policjantów, taką ilością różnych służb, snajperów, a teraz widzimy, że Kaczyński każdego dziesiątego wchodzi w tłum z tak bliskiej odległości, on się przepycha, bije pana komosę po twarzy. Sami Państwo widzicie, co się dzieje. Gdzie to jest jakieś zasady ochrony są? Gdzie to jest zagrożenie tego człowieka? Pierz, tak naprawdę w tym tłumie, gdyby ktoś chciał sobie zaplanować, to, to może sobie dokładnie do, z zegarkiem w ręku wybrać, kiedy chce Kaczyńskiego, nie wiem, czymś zarazić, Kaczyńskiego yy, w jakiś sposób. Yy, no odebrać mu życie. To jest niezwykle proste, naprawdę. I tutaj nie potrzeba jakichś yy, yy, snajperów, czy jakichś wysublimowanych działań, jakiś trucizm. Nie, nie. To, to są najprostsze rzeczy Wyźmy kawałek cegły Szanowni Państwo, ja już nie chcę. I, i, I ci ochroniarze profesjonalni idą go tam jeszcze w ten tłum, wprowadzają. I, nie, normalna firma ochroniarska, czy normalny człowiek zajmuje się ochroną mówi, mówi, mówi do, do, do tej osoby ochronianej tego WiPA nie, tutaj ja się, ja się nie zgadzam, my tutaj nie możemy pójść i pan tutaj nie może być, czy pani, czy, czy ta grupa osób. Tutaj, nie, nie, tutaj po prostu nie idziemy. A oni to jadą, wożą, go, robią, no, mówią, mówią. No on chce, to idzie. No. Prawda? <laughs> Widzicie, no i no już, już samo sam to e, oni tylko chcą, oni tylko chcą pieniądze. No już pomijam te, te wyszkolenie, y, które zostało już pokazane, jak, jak, jak tam rekrutowani ludzie, rekrutowani i o tych ludziach, jak to były też inni ludzie z okolicwarki, nie obrażam nikogo z okolizwarki. Ja znam dużo ludzi z okolic Warki, pozdrawiam z okolic Pionek, Radomia, znam bardzo, bardzo lubię i szanuję i bardzo mi się podobają te okolice, ale tutaj o tej rekrutacji ludzi z okolic Warki były, były całe materiały. I wracamy do Powodzian. No tutaj, kiedy widzimy taką ogólną tendencję do tylko wykpiwania tego. Jeżeli Mamy, na przykład, czyta, wchodzimy na niezależną i mamy tak, Sutryk wywołał chaos, chaos informacyjny, ogłosił pęknięcie wału. To inne miejsce stwierdził później. No, szanowni Państwo, przecież wszyscy widzieliśmy, była wczoraj rano konferencja, na której był m.in. Donald Tusk. Donald Tusk tłumaczył, że trzeba nie być tutaj. W tym miejscu, że, że łagodnie mówił, że po co tylu ich tam na tej konferencji, że powinni być z ludźmi. I dotarła informacja do prezydenta Wrocławia, że przecieka wał. I szanowni państwo, Słutek się podniósł, poszli policjanci i pojechał tę informację sprawdzić i reagować od razu. Podniósł się tej konferencji i możemy przeczytać tutaj tak. Sutryk wywołał chaos informacyjny, ogłosił pęknięcie wału. To inne miejsce, stwierdził później. Pękło obołowanie zbiornika mietków. Konieczna szybka ewakuacja ludzi, przekazał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Po kilkunastu minutach zdementował swoją informację, podając tutaj inne miejsce. Nie sprecyzował, jak i niestety przy okazji powodzi nie zabrakło chaosu informacyjnego. Po co takie informacje? Wcześniej widzieliśmy, że przy tym Mietkowie tam wody polskie mogły wcześniej spuścić wodę, można by było więcej tej, 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 tej wody, tej wody tam zgromadzić. Cały czas są tam jakieś perypetje. Cały czas jest rzeczywiście przy takich, takim ogromie tej akcji, jest chaos informacyjny. Po to używa się śmigłowców, po to używa się różnego rodzaju łączności. Przecież tam nie ma telefonów, telefony komórkowe nie działają. Chaos informacyjny musi być. I jeżeli Susyk zareagował, podniósł się i, i sprawdzał, co się dzieje z wałem, który. Chroni Wrocław, bo ten Wał y, uratował w 1997 roku, uratował Wrocław de facto. Naprawdę, na tym, Wrocławia. Y, no to ci biorą w tej gazecie, piszą te, te idiotyzmy. No, no, to, to, jest, to jest niebywałe. Y, Widzicie Państwo, no tutaj na przykład y, mamy, mamy, mamy kol kolejny, kolejny ma materiał y, dotyczący, dotyczący y, chociażby tak źle nie było nawet w 1997 roku. Wdziela się woda do położonego najwyżej centrum Lewina Brzeskiego. I tutaj też jest tak to opisane, że, że no po prostu, Szanowni Państwo, nie ma, nie ma tutaj jakiejś konsolidacji pomiędzy ludźmi, jest tylko jakieś szczucie. No, możemy, możemy tutaj czytać. Różne, 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 różne rzeczy. Kolejny sztab, kolejna odmowa wpuszczenia republiki. Urzędniczka się wygadała. no Widzicie Państwo, w jaki sposób się dziennikarze, czy ci ludzie z republiki. Nie nazywajmy dziennikarzami, no, zachowywali się przed wejściem na, tą, na tę konferencję. I jeżeli. my Państwu w poprzednich materiałach pokazaliśmy, w tych materiałach. Z merytoryki jest tylko tusk, tusk przez tuska na tuska, do tuska, tusk, tusk, tusk. I ci ludzie chcą tam wejść, żeby tylko ukierunkować to wszystko. Można tuska lubić, można tuska nie lubić. Róbcie państwo, jak chcecie. Ja tuska akurat lubię. Ale jeżeli na tej konferencji, która naprawdę. Tusk jest tam ważny, ale nie najważniejszy. Ważne jest to, w jaki sposób działać. Oni chcą wejść i znowu to, robić to, co robiła y, ta y, telewizja Kurskiego. Nie będę używał brzydkich słów już. Obiecałem sobie. Wszyscy mówią mi za dużo, mówię brzydkich słów. I y, szanowni państwo, i, i oni chcą znowu wejść, tylko Tusk, Tusk, przez Tuska, dla Tuska. No, no nie można pozwolić sobie, żeby y, przekaz, który idzie do y, milionów ludzi, i do części tych ludzi, którzy oglądają, co się będzie u nich działo, zdominowało jakiś, jakiś cyrk, jakiś jad. W innych momentach niech to robią, ale nie teraz, kiedy ci ludzie otrzymują. To, ja, to ja, muszę, ja muszę powiedzieć, bo nie, szanowni Państwo, czasem do nas ktoś pisze, że my w tej naszej krytyce po pierwsze jesteśmy jednostronni, że. Nie dostrzegamy błędów koalicji, etc., że idziemy tylko i wyłącznie, zajmujemy się pisem. Szanowni Państwo, nam najbardziej bliska jest taka diagnoza, i to nie myśmy to powiedzieli, tylko człowiek, który 30 lat pracował dla Polski, na co ma w tej chwili papier, 100% prawomocny wyrok, jak on jeszcze podkreśla, pisowskiego sądu. Mówimy o pułkowniku Piotrze Wrońskim, który zaczynał w latach 80. w służbie bezpieczeństwa i dlatego pis go o krat, zabrał mu emeryturę. Jak się okazało, kompletnie bezprawnie. On ma po prostu w wyroku napisane, że sąd po przeanalizowaniu wszystkich akt ściśle tajnych, wszystkiego, co było związane z jego pracą, stwierdził, że absolutnie nie można mu odbierać emerytury. Tak PiS skrzywdził dziesiątki tysięcy ludzi. Natomiast on porównuje, bo on idzie nawet trochę dalej niż my, on porównuje bierność obecnej ekipy do bierności, która skończyła Republikę Weimarską. To nikomu wiele państwa nie mówi, ale to, bo to tylko historycy się takimi rzeczami zajmują. Republika Weimarska to była ta, to były te Niemcy przed trzecią Rzeszą. I jemu chodzi o to, że y, po prostu tolerowanie PiSu i ja tu powiem, że pierwszym człowiekiem był profesor Maciej Górski, też częsty gość naszego kanału, muszę napisać do Maćka, żeby wpadł, bo się Państwo domagacie, e, dlaczego on przestał. Nie, nie obraziliśmy się, nie pokłóciliśmy się, po prostu pan profesor ma jakieś zajęcia, ale, 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 ale zwrócę mu uwagę, że widzowie e, domagają się jego powrotu e, i e, to jest tak, szanowni państwo, pierwsze pierwszy uwagę, że to jest partia faszystowska. To jest partia, na czym w ogóle chodzi? My, my sobie marzymy, szanowni państwo, że może dożyjemy. Ja mam większe szanse niż Tomek. Przez to przez to, to taki czarny humor, szanowni państwo, no ale to, 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 to Tomek nie wie dziś, ile mu lat życia zabrali, czy po prostu pis, ale że mu zabrał wiele, to, to nie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie tylko uwięzieniem, ale także sposobem uwięzienia. Po prostu tym, co zostało robione, w jaki sposób zrobione. Zresztą każdy człowiek, który jest niewinny i jest wsadzany do więzienia i jest traktowany jako super groźny przestępca, no, ma, 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 ma problemy. W każdym razie, PiS jest po prostu, nie jest normalną partią polityczną. I powiem Państwu, że co mnie na przykład boli, to mnie bolą ludzie których kiedyś uważałem za normalnych, jak Rafał Ziemkiewicz, jak Robert Mazurek, ludzie, którzy bez. jak Krzysztof Stanowski. Ludzie, którzy chociaż Krzysztofa Stanowskiego nie znam. Chociaż śmieję się, że teoretycznie mogłem powiedzieć, że znam go jak, dłuż, jak najdłużej, ponieważ poznałem go w cudzysłowie jako bardzo, bardzo młodego człowieka, ponieważ jego siostra grała w szachy i ja po prostu pamiętam dosyć nieletniego Krzysia, nie powiem, że w pieluchach, ale prawie, że na początku lat 90., jak się pojawiał na turniejach po prostu po siostrze. I w każdym razie chodzi o to, że na przykład Krzysztof Stanowski dał żywy dowód w 2016 roku naprawdę w kwietniu świetnie felieton napisał jeszcze za darmo, bo na Facebooku, czyli z potrzeby serca o tym, co robi PiS. I to było w czasie, w którym ja jeszcze muszę przyznać, zajadałem się popcornem. Miałem swoje powody ku temu, żeby jakoś tam się specjalnie nie przejmować niedolą Platformy Obywatelskiej, bo jak Państwo wiecie, z rądu Platformy Obywatelskiej wystawiono za mną list w sprawie cywilnej, który oczywiście no, miał jakieś tam związki z moją działalnością dziennikarską przede wszystkim. A nie, bo nie można wydawać. Żeby od, razu, od, razu, od razu powiem, że wydawanie listów gończych w sprawie cywilnej jest, jest przestępstwem. I tam zresztą była próba pociągnięcia do odpowiedzialności pani sędzi z Wydziału Warszawa Mokotów, ale jakoś, jakoś ktoś potem ukręcił sprawie łeb, ponieważ w mojej sprawie patroni tego listu gończego byli bardzo mocni. Chodzi o to, że PiS nie jest normalną partią polityczną. PiS to jest, jakbyśmy użyli języka tureckiego brut, tak jak Tomek się zawsze śmieje, że Jarek to jest z kolei jest przyrównanie, przyrównanie. Powiedzmy, po turecku Jarek to oznacza takiego coś mocniejszego niż Wacek po polsku i lekko mocniejsze niż Dick po angielsku. Mm. Więc to, 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 jest ta, to jest taka historia i oni, szanowni państwo, gdyby była dziś rywalizacja pomiędzy Platformą Obywatelską, a na przykład Polską 2050 i PSL-em, no to, byśmy, to byśmy dużo bardziej, że tak powiem, w sposób zrównoważony to pokazywali wskazując tego. Natomiast tu nie ma. Tutaj jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy chcą zrobić z Polski dyktaturę, którzy chcą, właśnie to jest najbardziej śmieszne, że dziś na przykład Rafał Ziemkiewicz przy okazji informuje Rafale, że dziś właśnie wysłałem i opłaciłem pozew, lecz pozew, przepraszam, akt oskarżenia prywatny wobec Rafała Ziemkiewicza za stwierdzenie, że przegrał, że jestem czy jak on to powiedział, że jestem mitomanem, przez którego przegrał proces, bo zacytował mój tekst? No oczywiście zacytował nie mój tekst, tylko tekst z Gazety Polskiej, natomiast, w, który z moim tekstem miał nic wspólnego, ja dałem mój tekst o wypadku Cezarego Stepułkowskiego, w którym zginęło trzech młodych ludzi nie miałem żadnych procesów. A napisałem tych tekstów dwa i jeden blok. I nie było w tym żadnych żadnych procesów, a jak widać zainteresowany czuwał z prawnikami, żeby te procesy składać. To będzie bardzo krótki proces. Dałem Rafałowi szansę się wycofania, przeproszenia mnie publicznie. Oczywiście to jest upokarzające, no ale jeżeli ktoś mnie na pomawia na poziomie 100 tysięcy ludzi, Ponad, bo tam 77 tysięcy obejrzało ten materiał, a każdy materiał ogląda więcej niż jedna osoba, to, no bo to zwykle rodziny czasem oglądają tam super ekspresie. W każdym razie wracam do tego, że PiS to jest po prostu zło. To nie jest takie metafizyczne, to jest zwyczajna, to jest chyba tomku, bo ty całe życie zwalczałeś zorganizowane grupy przestępcze, więc. <grytanie> Podejrzewam, że schematy nie są ci obce, że to jest chyba tak. pierwszy raz, kiedy, kiedy zorganizowano. Mało, mało tego, szanowni państwo, są wyroki sądowe, że to nie jest nasza opinia. Zarówno profesor Wojciech Sadurski, częstego tego kanału, jak i Wojtek Czufnowski z Gazety Wyborczej, obaj wygrali procesy, w którym, na, w którym zostali pozwani do sądu o za nazwanie zorganizowaną grupą przestępczą PiS. No i wyszło, że, że jest. Natomiast nam, nam się bardzo podoba określenie, bo myśmy mieli wątpliwości w zakresie tego, czy PIS można nazywać zorganizowaną grupą przestępczą, biorąc pod uwagę, jak bardzo źle są zorganizowani. Ale nam tu rozwiał te wątpliwości człowiek, którego bardziej nienawidzi CBA niż, my, niż nas. Co jest trudne, szanowni państwo, czyli Jarek Kościelny, z portalu X. Polecamy, pozdrawiamy. I on powiedział, że nawet źle zorganizowana grupa przestępcza to jest jednak grupa przestępcza tamku. I reasumując, kiedy my, szanowni państwo, teraz pokazujemy to, co PiS wyrabia. Bo wiecie państwo, gdyby to była normalna partia polityczna, to może nie Jarosław Kaczyński, bo jest schorowany i stary, ale ktoś tam od nich by tam pojechał, uzgodniłby stos. Jeżdżą po niektó niektórzy posłowie jeżdżą Janku Spisu, jeżdżą. Ale nie jeżdżą, nie, ale nie tak, żeby ale by pokazał. By partia nie, z, nie, jako partia nie, tego. nie, partia nie zorganizowała tego. Nie, ale chodzi o to, że chodzi o to, że gdyby to była normalna, Szanowni Państwo, wiecie państwo, co ja lubię? Sytuację taką, w której zmiana ekipy politycznej oznacza po prostu przekazanie pałeczki. No bo chłopaki, no możemy biec różną drogą, ale chcemy, wszyscy chcemy, żeby Polska była bezpieczniejsza, bogatsza, potężniejsza. Więc ja wam mówię. Wiecie państwo, kiedy... W 2009 roku y, telewizję polską z moich rąk i y, y, z rąk Piotra Farfała, który był szefem zarządu. Ja byłem jego najważniejszym dyrektorem, ponieważ byłem dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Przejmowała nas z naszej rąk koalicja PiS y, y, SLD, czyli pan Czarzasty, uwaga. Z Panem Kaczyńskim. Ja bardzo cenię intelekt Pana z tego. Uważam, Panie Włodzimierzu, że powinien pan mnie odbanować w imię dobrze pojętej debaty publicznej, a nie że się pan obraża za mnie, że panu wy wy wypominam, że pan romansował politycznie z Jarosławem Kaczyńskim. No i szanowni państwo, ja im powiedziałem tak. Po pierwsze, ja się podałem do dymisji sam. Nie czekałem, aż mnie odwołają, co było w moim wypadku. Oznaczało, że złożenie wypowiedzenia, że dostanę 48 tysięcy mniej, bo gdybym został na swoim stanowisku i poczekał, aż mi złożą wypowiedzenie, musieliby mi dać dwie pensje więcej, ponieważ firma była w restrukturyzacji i e, e, po prostu zwolnienie człowieka, który jest w takiej firmie, oznacza zwolnienie go w ramach zwolnień grupowych, niezależnie od stanowiska, które piastuje, a zwolnienie w sprawach grupowych oznacza wydłużenie z 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia na pięć. Ale ja i tak kurtuazyjnie złożyłem dymisję na ręce nowego prezesa, która mimo że została przyjęta, to mi poprawili dyscyplinarką. Ale ja im powiedziałem, że panowie, mam jeszcze zakaz konkurencji, który trwa pół roku, czyli 6 miesięcy, za który będę dostało pieniądze od TVP, czy wy mnie tam zwolniliście dyscyplinarnie. Oczywiście wygrałem sprawę w sądzie. Dyscyplinarka została anulowana. To była tylko i wyłącznie osobisty kaprys Jarosława Kaczyńskiego, który w ten sposób ocenił, uważam, że słusznie. Moją rzetelną i uczciwą pracę na temat recenzowania PiS i Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego. Muszę Państwu powiedzieć, że mnie naprawdę rozbawiło, ponieważ mam dobrego kolegę, który się zna, generała zresztą służb, który się zna z Włodzimierzem Czarzastym, który wtedy przyleciał w moim imieniu do Włodzimierza Czarastego, spytając się, czy naprawdę nie muszą się bawić te dyscyplinarki i nie mogą odpuścić, no to on powiedział, że to nie jest ich sprawa, bo mojej dyscyplinarki osobiście zarządował Jarosław Kaczyński, i to jestem dumny z tego, szanowni państwo, z tego, że ten natomiast bardzo mnie rozbawiło, bo dwie osoby dostały wtedy dyscyplinarki odpisu, obie wygrały. Ja dostałem i dostał prezes zarządu Piotr Farfą, natomiast obaj żeśmy wygrali te sprawy w sądach. I najbardziej rozbawiło mnie oświadczenie tego na ręce generała, że w zasadzie to oni są w stanie wycofać się od ręki z dyscyplinarki dla farfała, ale, ale Kaczyński mówi, że piński, piński musi usierpieć, więc pińskiego, pińskiego się nie możemy wycofać. Reasumując, szanowni państwo, Ee... Ja, się mieście, tylko... ja tylko mogę, tylko pozwól mi, albo jeszcze ja oddam głos, tylko pozwól mi reasumując to podsumowanie. PiS po prostu nie jest normalną partią i po raz kolejny to dowodzi, że w chwilach narodowej tragedii, w chwilach narodowego tego, oni, oni widzą w tym szansę i to, co robią w tej chwili od ostatnich pięciu, sześciu dni, to jest jeden wielki hejt we wszystkich mediach, którymi dysponują. Tak, ja chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć o ewidentnej głupocie, bo ja powiem Państwu, że ja do tej pory jeszcze broniłem w niektórych przypadkach pana pułkownika Siewiery, no, kandydata, jak już Państwo mówiliśmy wcześniej, jednego kandydatów na prezydenta. I zobaczcie Państwo, co zrobił teraz Siewiera. Jak się wpisał w tę w głupotę, po prostu w głupotę Dudy. Jak wiecie państwo, pan pułkownik się jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ja już nazwy nie muszę Państwu tłumaczyć, do czego, do czego jest powołane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i jakie ma zadania. I wyszedł i powiedział w a w, w, znaczy, w polityce.pl powiedział takie rzeczy. Czy można było zapobiec tragedii? Polskie technologie satelitarne mogły zostać użyte zbyt późno. Szef BBN trzeba będzie wyciągać wnioski. I teraz powiedział dalej. Szef BBN Jacek Siewiera uważa, że polskie technologie satelitarne obrazowania radarowego zostały zbyt późno użyte. Z czego trzeba będzie wciągnąć wnioski? Zaczekaj jednak, że nie teraz, gdyż nie jest to czas na polityczne spory. I zaczął tutaj tłumaczyć, jakie to są te technologie. Ja mam pytanie. Panie Siewiera! Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli mogło użyć, to powinno użyć, przyjść i powiedzieć Słuchaj, Tusk, my mamy tutaj takie takie właśnie informacje, że będzie tak, a nie inaczej, a nie teraz no mogło, użyć się nie użyło. No. I nie użyło. No bo, no co, nie być jak, wyciągniemy informacji? Wobec pana, pan się sam zadenuncjował. Panie, no pan jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A pan przychodzi i pan, pieprzy panie pułkowniku, takie kocopoły. No przepraszam bardzo. I to ma być argument, że to, że Tusk nie zauważył, a jak pan zauważył, to pan nie powiedział, tylko pan czekał, aż się tam to wszystko nawarstwi. I wiecie Państwo, to jest ich właśnie takie podejście. To jest właśnie ich takie podejście. I wychodzi facet, który ma być związany, z, przepraszam, z wywiadem, i wychodzi sam na siebie, po, denuncjuje się przed milionami ludzi. Ja byłem i, 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 i mo można było zrobić to, ale, ale to Tusk. Ja nie musiałem, to nie moja sprawa. Ja nie musiałem, ja nie patrzyłem. No, rozumiecie Państwo? To takie coś zrobił pan się, wiera. Nie może pan być prezydentem. Naprawdę nie, bo, bo wchodzi pan. Y Przybywając tak długo z cymbałem, pan cymbaleje po prostu, tak. tak. I, I już nie jest samotny cymbał i, i, i nie może tak być. Daj pan spokój, pani się wiera. Ja wiem, że pan się wściekł, że, że wyszedł pan na zająca w tym wyścigu z generałem Rzejszakiem, ale ten jest dużo lepszy od pana, naprawdę. I to tak, tak to wygląda. I, I to jest ich właśnie kwintesencja, jak oni funkcjonują. To tyle, przepraszam za emocje, ale tak. Popatrzmy, ale pan mnie rozczarował, pani się wiera, naprawdę. Z Wąsikiem i z Kamińskim pan postąpił normalnie. To jest, żeś pan się poszedł jako człowiek wywiadu, tak że trzeba żeś się pan wziął po prostu, sam ugotował. No i to jest argument. Wiedziałem, ale nie powiedziałem, a, a jestem szefem BBN. u no. Koledze chirurgowi nie powiem, że to się źle robi, zobaczymy, jak potem pacjent umrze. No i co zrobiłeś? Widzisz, widzisz, widzisz? Trzeba było inaczej. A mówiłem, że nie dotykaj, tak. No. No. Tak, szanowni państwo, to właśnie. I ci ludzie i ta ekipa jest jeszcze pozostałości po tej ekipie, to właśnie oni tak funkcjonują. On chyba zrobił to niechcący. Pewnie dopiero po tym, co ja powiedziałem, to zrozumie. Kolejny, który będzie nas nienawidził, a, a weź mnie w cholerę nienawidzić. Wróć pan do leczenia ludzi, panie się wiera, lepiej będzie, naprawdę. Ja powiem tak, szanowni państwo. Chodzi o to, że mówimy o tym, że kiedy Polska wymaga solidarności, to, szanowni Państwo, naprawdę polityka nie musi tak wyglądać, jak wyglądała, że początki, początki pisu były niezłe. Jakbyście Państwo posłuchali Lecha Kaczyńskiego, który mówił przed wyborami. 2005 roku, że niezależnie kto wygra, to będziemy razem współpracować z Platformą Obywatelską. Wiecie Państwo, dlaczego nie doszło do współpracy wtedy? Dlatego, że PiS postawił wtedy warunek, że Ministerstwo Sprawiedliwości i służby muszą być w 100% pod ich kontrolą. I ja jestem wdzięczny Donaldowi Tuskowi wtedy, że się na to nie zgodził, bo to byłaby taki moment, w którym Gdyby była wtedy większość po PiS, która i oddanie im kontroli nad służbami specjalnymi, to byłoby po prostu masakra. Pewnego pięknego dnia liderzy wówczas koalicji, wtedy jeszcze Platformy Obywatelskiej, po prostu obudziliby się z panami w kominiarkach po prostu. I szanowni państwo, tu naprawdę nie trzeba mieć żadnych przestępstw. Wystarczy jakiś człowiek, który, albo dwóch ludzi, którzy was pomówią. Wiecie Państwo, co jest najbardziej szokujące? Jak rozmawiałem z prokuratorem Zbigniewem Pustelnikiem, który pierwszy wystąpił po, po przesłuchaniu moim, pan Pustelnik zwolnił Tomka, to ja go spytałem na, na tej zasadzie. Bo ja, no, ja mówię, no, Pan ma dwóch ludzi, którzy składają Panu wyjaśnienia, w których twierdzą, że wręczali Tomkowi pieniądze. Nie podając żadnych miejsc, żadnych okoliczności, żadnych dowodów w ogóle uprawdopodobniających tego, to po prostu przychodzą i mówią, że my uwręczaliśmy pieniądze. Jak ja znajdę dwóch ludzi, którzy powiedzą, że panu wręczali w ciągu, mówię, ostatniego roku kasę, czy to będzie tak, że pan będzie uważał, że to jest wystarczający powód do tego, żeby pan spędzał ileś tam miesięcy w areszcie? Podczas których my będziemy, państwo koledzy będą weryfikować, czy pan uzna takie rozwiązanie za sprawiedliwe. I to jest, szanowni państwo, podejście właśnie pisowskie. Wiecie państwo, pozbawienie człowieka wolności to powinien być ostatni z możliwych tych. To, tylko wiecie państwo, tu mam, zobaczcie porównanie. Nie. Czarneckiego nie wsadzili właśnie, ja, oni, nie tak. chciałem Właśnie chciałem Rysia Czarneckiego przypomnieć, że Ryszard Czarnecki, człowiek, którego my, szanowni państwo, nazywamy złodziejami. Od jakichś trzech lat publicznie można sprawdzić, cofnąć się, zobaczyć rok 2021, 2022. Po prostu piszemy Złodziej Kaczyńskiego, Złodziej Prezesa, Złodziej Czarnecki. No, szanowni Państwo, jest to ze wszech miar bardzo poważne oskarżenie. I po oskarżenie, szanowni państwo, nie jest poparte, nie było nigdy na przykład w wypadku Tomka, żadnymi dowodami, a jednak państwo PIS pozwoliło sobie go więzić prawie dwa lata. I to wiecie państwo, to twierdzenie, że Tomek, dziś, mając tam lat 61. Dostanie kiedyś odszkodowanie i że to mu zwróci dwa lata życia, to, to nie jest tak, szanowni państwo, i na i... razie nie chcą mi dać młodych pieniędzy Janek, to jakie szkodowanie, a na razie, na razie, a na razie jeszcze sześć lat, szanowni państwo, sześć lat trzymają pieniądze Tomka, które zostały zarekwirowane w 2018 siedem tysięcy czterysta euro, olbrzymia kwota, która rzeczywiście. Ale dobrze, ale, dla ciebie, ale dla ciebie, dziś ma ważność. dla mnie to jest to jest gdyby ta... nie pomoc niezwykle państwa, istotna Janek no bo gdyby nie... Dla nie... Dla nie pomoc jest Pan. Nie, Przy bo my, miliardach, które ukradli. Tak, ale gdyby nie moje, państwa, moje 7450 euro. Gdyby moje. nie państwa, którzy wpłacili ci na odrzutkę, to nie miałbyś się z czego, nie miałbyś pieniędzy, żeby się leczyć i to jest to są to są, są bardzo drogie, tak rzeczywiście. Tak, państwo, to jest tak, że leczenie tego co Tomek złapał w więzieniu jest po prostu horrendalnie drogie, przekłada się na wszystkie inne aspekty życiowe. I jeszcze raz wracamy, i mamy PiS, który w obliczu narodowej tragedii robi wszystko, aby wykorzystać to do tego. Narodowej tragedii, do której się bardzo przyczynili, co łatwo widać na, ja jeszcze raz powtórzę, dane, bo one są oszukujące. Otóż rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u w latach 2008-2015. Wybudował 1730 z hakiem kilometrów wałów, bądź je wyremontował w takiej wielkości. Przez kolejne lata, uwaga, 8 lat następnych, PiS zrobił analogiczną robotę na poziomie 300 kilometrów. I dziś, jak patrzymy, to co się dzieje, wyobraźcie sobie Państwo, że gdzieś by się pojawiło na tych terenach 1400 kilometrów wałów albo gdzieś zbiorników więcej. Czasem w 2019 roku przedstawicielka rządowa e, e, pani Anna Zaleska mówiła, że nie będzie żadnych nowych zbiorników, poza tymi, które już zaczęła budować, budować Platforma Obywatelska. Co robi na przykład Krzysiu Stanowski i jego kanał? Nomen Nomen kanał. E, szanowni Państwo, jak byłem w 1998 roku, zdawałem na Wydział Prawa i Administracji i Wydział Nauk Politycznych, to Dostałem pytanie od komisji, co oznacza nomenomen, więc oznacza w, w słowie wróżba. Tak jakoś, tak, 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 tak się chyba dosłownie nie, czyli, że słowo mówi. Więc jak mówię kanał, Nomenomen, no to mówię złośliwość taką, że jest to bliski poziom kanałowi. Nie, pomimo tego, że Widać, widać, ja czasami widzę, jak pan Krzysztof Stanowski cierpi, no więc on sobie zrównał jakąś tam polityczkę opozycji z koalicji obywatelskiej z, z panią Anną Zaleską i powiedział, że to przez tych, przez te panie nie miały, nie, nie miały nie ma Kotlina Kłodzka, Kłodzko zostało zalane, że tam w tym rejonie doszło do tragedii powodziowej. Więc ja zwrócę uwagę panu Stanowskiemu, że z tych dwóch osób tylko jedna reprezentowała władzę, która miała absolutnie możliwość wykonania tej rzeczy i nie zrobiła tego. Tylko i wyłącznie, Szanowni Państwo, dlaczego PiS, dlaczego PiS nie robił rzeczy koniecznych, dlaczego on wstrzymał budowę wołów powodziowych? Dlatego, że wybudowanie w danym roku 300 km wałów powodziowych powoduje to, że mamy kilkaset milionów mniej, a nie mamy żadnych bezpośrednich korzyści z faktu, że te wały wybudowaliśmy. No chyba, że tam stwierdzimy, że te firmy, które będą budować te wały, to są nasze, ale to wiecie, Państwo, budowa wałów powodziowych to jest bardzo specjalistyczna umiejętność i ja myślę, że jednym z powodów, dla których nie budowali zarządów PiSu tych wałów jest to, że żaden z polityków pisowskich nie miał zaprzyjaźnionej firmy, która się zajmuje budowaniem wałów. Mieli, mi, mieli wały, które, mieli takie firmy, które robili wały, ale nie mieli tych, które były tego. Więc wydanie takich pieniędzy, które powodują to, że kiedyś w przyszłości, jak to mówią anglosasi sometimes in the future, Kiedyś w przyszłości nie będzie, jakby była, wiecie, dopiero dziś, gdyby oni, gdyby oni zrobili swoją robotę, dopiero dziś dostalibyśmy e, ocenę tego, co zrobili. Wiecie Państwo, byli właśnie byliby w opozycji, nie byłoby zalań, etc., i nikt by ich nie docenił. I dlatego oni uznali, że to się nie opłaca. Wydawanie pieniędzy po to, że kiedyś tam po prostu kogoś nie zaleje. Natomiast wiecie państwo, co jest z tego, że gdyby oni sobie myśleli w ten sposób, że jak już zaleje, to my po prostu wejdziemy jako rząd i ogłosimy, że my tym ludziom wszystkim damy pieniądze. I w tym momencie my będziemy tymi dobrymi, etc. To, że za to płacą wszyscy podatnicy, że państwo za to płacić Bo oczywiście to dobrze, że tusk i cała. Cały rząd znalazł środki na to, żeby pomóc tym powodzianom. Pieniądze tam są olbrzymie. 10 tysięcy złotych na, na pniu dla tych, którzy tam funkcjonują. 100 tysięcy za mieszkanie zalane, 200 tysięcy za dom dla osób nieubezpieczonych. To są horrendalne naprawdę pieniądze. Natomiast prawda jest taka, że tych pieniędzy nie trzeba byłoby wydawać, gdyby PiS wykonał swoją robotę. I to, co mnie naprawdę smuci, to jest to, że, powiecie Państwo, bo Jarosław Kaczyński może sobie ordynować, zarządzać ten hejt, ale chodzi o to, że ja znam część tych ludzi, która e, prowadzi ten hejt, No bo ten atak na Donalda Tuska, ten za, 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 za wypicie szczawiowej, e, e, zupy szczawiowej, którą zrobiła jego żona, e, on jest taki symboliczny, wiecie Państwo. To jest takie symboliczne symboliczny naprawdę naprawdę przypadek w którym pokazuje się, że taki naprawdę pogardę, masz... każda każda najbardziej prozaiczna czynność ludzi, którzy są na ich celowniku może być takim momentem do tego, do tego, do tego, do tego czy takim takim właśnie miejscem do tego, żeby tego człowieka atakować, wydrwiwać. Każda czynność, każda czynność jest, 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 jest do tego idealna. Rzeczywiście, Szanowni Państwo, dlatego tak długo, długo mówimy o tym, bo na to się złożyło tyle tych działań, chociażby podczas tej tragedii narodowej, bo jesteśmy świadkami tragedii narodowej. Teraz rzeczywiście jak napisał jeden z internautów, gdyby rządził PiS, to powołaliby komitet do spraw powodzi, e, zatrudniliby kilkaset osób oczywiście e, z rodzin pisowskich, zrobiliby tam mundury, zrobiliby wszystko, zrobiliby też przy okazji wielką zbiórkę, zrobili wielki budżet, no i a powodzianie by dostali tyle, ile, ile ludzie podczas COVID-u, byłoby tak samo jak podczas covid -u. Po prostu byłby kolejny pretekst do tego, żeby zrobić wielki wał. Kolejne firmy, kolejny wielki projekt do odbudowywania Polski. Prawda? I najlepiej, żeby to robił Sasień z Wolczykiem. I wiecie Państwo, kto by to było. A żeby Shopa kupował y, na przykład jakieś y, kolejne agregaty prądotwórcze dla tych powodzi. I to, to byś, byście mieli Państwo właśnie taką sytuację. To by było po prostu dla nich złoto pisowskie złoto, a nikt nie, nie mówił w tym czasie, a po co, żeś mały gnomie kazał budować ten, ten twój yy, rów Jarosława, który trzeba ciągle pogłębiać. No po co, po co można było te już 2 miliardy, bo tyle kosztowało to ponad, yy, można było spożytkować właśnie na te wały tam. Wiadomo było, że kiedyś ta powódź tam przyjdzie. Nie. Jeden mały gnom zrobił kreskę kreskę na, na, na mapie i tu będzie przekop i przekop był. Mimo tego, że, że tam statki na razie do tej pory zakręcają zaraz za przekopem. Że już nawet coraz mniej żaglówek tam pływa, bo to już no jest, wybudował, wybudował. Tak, no tyle. Wiecie Państwo, no teraz, teraz tam trzeba nie wiem, jak ludzi naganiać. No może zmienić nazwę rzeczywiście, czy, czy, czy robić jakieś happeningy o Jarosławie, to może wtedy się okaże, że więcej, więcej. Jakiś festiwal Jarosława, nie wiem, co tam wymyśleć, no. żeby, żeby to, to, to działało. Bo trzeba kolejnych wielkich pieniędzy, żeby to dokończyć i żeby rzeczywiście mógł funkcjonować port w I To jest ten pomysł. No ale patrząc na tę tragedię, yy, która tutaj powstała, no to nawet się nie ma nad czym zastanawiać i Elbrężanie są też są tego zdania. Trzeba było tam te wały zrobić. Naprawdę. A później zająć się tym. I to jest PiS. To jest cały PiS. Z, z tej tragedii naprawdę Jarosław... Byłyby pieniążki, byłyby pieniążki i byłoby na co zbać. to po prostu teraz. A ja państwo, a ja, szanowni państwo, przypominam, ostatni dzień dzisiaj. Kto jeszcze nie kupił historii bez cenzury, to ma dzisiaj ostatni dzień będzie trudno, szanowni państwo, ponieważ w niewielu kioskach zostało o całe szczęście, szanowni państwo, nie dokładamy do tego. Pisma to jest pismo utrzymywane tylko i wyłącznie z pieniędzy Was, czyli czytelników, więc naprawdę polecamy, historia bez cenzury, Ostatni Król Polski to jest mój materiał, o tego redaktorem naczelnym jest Aleksander Piński, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, jest to mój rodzony brat więc od razu wszystkim mówię, którzy do mnie piszą, że ja jestem wydawcą, a nie redaktorem naczelnym. Ale przekazuję wszystkie listy do naczelnego. Szanowni Państwo, jak będzie, chcecie go znaleźć, to możecie go znaleźć na x na Twitterze. Szanowni Państwo, łatwo, wystarczy po prostu napisać Aleksander Piński. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach, to będzie dłużej. Tutaj jest świetny materiał o e, e, człowieku w masce. Kim był człowiek, którego w XVIII wieku, nie, w XVII i, i w bardzo niewielkiej części XVIII, bo od 1670 do 1704 roku więziono właśnie w masce we Francji? Aleksander Dima nie wymyślił tego. To była prawda. Kim był ten człowiek? Dlaczego więziono go i dlaczego więziono go w masce? Szanowni Państwo, historia na weekend, historia ekspert. Przypominamy oczywiście o naszej książce, a także oczywiście o nocy z dudą, no i naszej nowości, która już dziś będzie wysyłana do Państwa. Jeszcze raz przepraszamy za e, dwa dni opóźnienia. E, to jest e, książka pana pułkownika Piotra Wrońskiego Cholub, powieść. E, szpiegowska, ale powieść, jak to mówi, będąca autor podręcznikiem szpiegostwa i zabijania, a także, Szanowni Państwo, jak twierdzi Tomek, zemstą wkurzonego SBK, jak twierdzę ja, kawałkiem dobrej literatury. Szybko Tomku, bo... Panie Jarosławie, pan Jarosław po 17.30, pan tak na poważnie, pan, pan dał głos, Jarosław Kaczyński wczoraj dał głos i powiedział, Tusk zrozumiał, że propaganda sukcesu nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Panie Kaczyński, to pan to powiedział. Pan, który nie stosował propagandy sukcesu i, i, i pan, pan naprawdę dopiero zrozumiał, że, i pokazuje pan Tuskowi, że to nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Pan, który jeszcze wtedy, kiedy ta powódź. Ta powódź yy, zbliżała się i ona już 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 tutaj przybiera te, te rozmiary, zrobił, zrobił spotkanie dla nie wiem, tam 300 czy tam 400, może trochę więcej tych, tych swoich. Yy... Zwolenników, pan, który do tej pory nie pojechał tam zupełnie tam, do, do Polaków. No, pan wicepremier i, i, i człowiek tak ważny, szef no, partii politycznej opozycyjnej, tyle milionów za panem podobno jest. No, trzeba pomóc. Te miliony tam też są, które głosowały. Pan nie. Pan, pan zorganizuje teraz specjalne posiedzenie Sejmu, które im bardzo pomoże, żeby no, ci pana ulubieńcy się wyzłośliwiali. A Duda, wiecie co zrobi? Duda nie pojedzie, a Duda zaprosi dzieci do swojej willi. Weźmie, czyli weźmie tam z pięcioro dzieci, z sześcioro, no może z dziesięcioro i to, no to to, to już zmieni obszar. To, 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 to się, ta tragedia, która wystąpiła. Naprawdę lepiej te dzieci wziąć, tutaj popatrzeć na nie. No może pan nie zabierze do Juraty, niech nauczą się od małego dmuchać kraba, tylko nie tak jak pan. Może inaczej to... Świetny pomysł. Wy, wy to umiecie pomóc w tej sytuacji. Wy naprawdę umiecie, tak. Wy pokażecie, że naród tak może przy... pić. Szampana waszymi ustami. Do więzienia, panie, panie Kaczyński. Po prostu do więzienia. A ja mówię, do zobaczenia.